Dobra, sytuacja wygląda tak. Zatankowałem. Moi drodzy, jesteśmy w Pradze. To jest Franz Kafka, który się odwrócił właśnie. Siema, jest 4:25. Jesteśmy gdzieś już w okolicach granicy. Janek poszedł szukać toalety. Ale szalet syn od 10, tak? Ale bezpłatnie. Ale od 10. I w ogóle jest 4 rano, a panowie koszą trawę. Jest 4:25, ale już od 4 widziałem wzdłuż drogi, jak wyjechał samochód i wysadzał ludzi, którzy z tymi małymi pierdziłkami koszą trawę. O 4 rano. Widzieliście, tam było stanowisko z truskawkami przy ulicy, ale było napisane jachody. Także takie dziwne te jachody, które są truskawkami. Przejście graniczne. Czeska Republika. Ahoj. No to ja, witaj w Czechach. Kupiłem winietę 10-dniową, 310 koron. Specjalnie kupiłem ją w Czechach, żeby już nie płacić dodatkowo za przewalutowanie. Wypełniłem. Odrywamy. Tak? To muszę mieć cały czas przy sobie. Więc schowam sobie do portfela. A tutaj mamy pokazane, że w tym rogu tutaj ma być to naklejone na szybę. A pani od razu mi przedziurkowała, od kiedy jest ważna. Akurat fajnie wyszło, bo mam datę swoich urodzin, także sympatycznie. Już dziękuję wszystkim za życzenia, bo już spływają. Dobrze, że już jest ten roaming. Dostałem SMS-a. Play Vita w Czechach, połączenie SMS-a do Polski oraz lokalne są rozliczane jak w Twojej krajowej ofercie. Połączenia przechodzące bez opłat, MMS-y 9 groszy. Dojechaliśmy do Kutna Hora, gdzie jest kaplica czaszek. Jest spora Azjatów, bo to jest atrakcja turystyczna, czyli kaplica czaszek. Między 40 a 70 tysięcy osób podobno zmarło na dżumę, coś takiego. Chciałem to zobaczyć poprzednio, jak byłem w Pradze, ale wtedy nie miałem takiej możliwości. A teraz mam możliwość, także zobaczymy, czy w ogóle można tam jakieś zdjęcie zrobić. Nie wiem, czy w ogóle wypada, może nie będziemy robić, także jakby co. To jest... Dobrze patrzę? No, o tam. Bardzo dziwny pomysł. Zrobione żyrandole, ozdoby jakieś te kościelne z ludzkich czaszek. Kosztowało to, ja płaciłem 90 koron, ja za Janka 60. A teraz zrobimy test, ponieważ jest już godzina 9, prawie 10. Więc muszę zadzwonić do mojej mamy, żeby się nie martwiła. Więc w ogóle jechaliśmy cały czas na GPS-ie. No i zobaczymy, czy nie ma problemu z tym dodzwonieniem się. No cześć. Wyjechaliśmy, jesteśmy cali i zdrowi. I robimy test, czy ta się uda. Jechali. Siema. Cześć, tu Krwawy Krzysztof. Janek. Widzicie, gdzie jesteśmy? A, wy widzicie już z opisu na dole. Jesteśmy w Pradze. Postanowiliśmy sobie przyjechać, ponieważ ja nie byłem
na tripie z Klaudią nie daliśmy rady dojechać, to przyjechaliśmy teraz. Mam dzisiaj urodziny, Janek miał kilka dni temu imieniny i postanowiłem coś takiego zrobić. Także zwiedzamy. Dobra, wybieramy bilet całodobowy, dwa bilety całe, bo nie wiem jak to jest z tymi ulgami, żeby nie było, że jakiś manewr. Więc klikam raz to i drugi raz. Dobra, Jan, wrzucaj. Uprzejma pani w kasie nam rozmieniła, bo myśmy cały banknot, a tutaj są tylko monety, drukuję. Dobra, i teraz skasujemy gdzieś tutaj te bilety. Dobra. I teraz po prostu musimy trzymać te bilety schowane. Już w ogóle nie będziemy ich używać. Dopiero do kontroli je damy, jeżeli będzie taka potrzeba. Tak jak miałem ostatnio. Jesteśmy na moście Karola. No i ta charakterystyczna brama. I coś tam płynie nawet. No. Jestem już trochę zmęczony. Ale nadal kryzysowi precz. Tutaj też oszaleli na temat spinnerów. A tu co to jest? Patrzcie. Moi drodzy, jesteśmy w Pradze. To jest Franz Kafka, który się odwrócił właśnie. I kurczę, chcę wam po prostu przekazać, żebyście walczyli o swoje, a nie odwracali się tyłem, tak jak on. Walczcie o swoje, walczcie z kryzysami. Jeżeli pragniecie bardzo gdzieś pojechać, uzbierajcie kasę, jedźcie. No, w tym naszej wyprawie to jest koszt 500 zł. Nie możemy zaszaleć, nie możemy sobie pokupować magnesików i tak dalej, ale nie o to w tym chodzi. Jesteśmy tu, udało nam się dotrzeć. Bardzo, bardzo z tego powodu jestem zadowolony i tyle. I mi to wystarcza. Naprawdę nie potrzebuję, żeby to było nie wiadomo co. Dotarłem. Tak więc, moi drodzy, samochód odebrany. My już zmęczeni. Jest godzina 19:30. Już teraz kilka minut po. Kryzysowi precz.